Jesteśmy w punkcie 11. Interpelacje i zapytania radnych. Pan radny Węgrzynowski. Tutaj to pytanie, nie wiem, skierowane będzie na pewno do członków zarządu, nie wiem, który z panów odpowie, dotyczy ulicy Bartosza Głowackiego. Jak państwo pamiętają, kilka miesięcy temu składałem wniosek na ręce starosty pana Piotra Kagankiewicza o to, żeby wyprowadzić ruch samochodów ciężarowych z tej ulicy. To, co się w tym ostatnim okresie czasu zmieniło, to to, że ulica uzyskała nową nawierzchnię i w tej chwili możemy powiedzieć, że te samochody ciężarowe, które nią jeżdżą, będą psuły nową nawierzchnię. Mieszkańcy pytają, no kto, że tak powiem, zastanowił się, na ile ta nawierzchnia będzie nam służyć. Bo gdybyśmy wyprowadzili ten transport samochodów ciężarowych, to myślę, że po prostu na lata, 20-30 lat, przy takiej nawierzchni, jak ja tutaj się przyglądałem, mogłaby ta ulica nam służyć. Natomiast przy obowiązujących przepisach i dopuszczeniu z powrotem ruchu samochodów ciężarowych, okaże się, że po kilku latach będziemy musieli po prostu znowuż przeprowadzać remont nawierzchni tej ulicy. Moje pytanie jest takie, co w tym czasie zrobili, czy jakie działania podjęli członkowie zarządu, aby ten ruch samochodów ciężarowych wyprowadzić z tej ulicy. Tutaj wcześniej ja mówiłem, mówił też i radny Grzegorz Sławiński, że najlepsze rozwiązanie to wyprowadzenie, prawda, tego ruchu na kolej, czy może inaczej, transport piachu, który jest wydobywany na Białej Górze, po prostu koleją. Tak, żeby nie dochodziło do degradacji, prawda, kolejnych nawierzchni tutaj tych ulic powiatowych na terenie i miasta, i również na terenie gmin. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest oznakowanie, myślę, tej ulicy Bartosza Głowackiego. Został wykonany remont nawierzchni, natomiast nie ma żadnego oznakowania. Nie pojawiły się pasy, nie zostały namalowane. I ten problem dotyczy również innych ulic powiatowych. W niektórych miejscach to oznakowanie po prostu zanikło. I no, mamy sytuację, przynajmniej dla tych osób, które przejeżdżają pierwszy raz tymi ulicami, no taką, co najmniej bym powiedział, trudną, prawda? Mieszkańcy przyzwyczaili się, że w tym miejscu jest przejście na pieszych i po prostu wchodzą na ulicę, natomiast kierowcy o tym nie wiedzą, bo nie widzą tych popularnych zeberek. Więc to moje pytanie idzie w tym kierunku, kiedy te pasy zostaną namalowane? I myślę, że jeszcze może jedno pytanie. Tutaj, kiedy jeszcze pracowaliśmy w starym budynku starostwa, była mowa o tym, że kiedy przeniesiemy się do nowej siedziby, zostanie zamontowana taka skrzynka na materiały, które mogliby radni odbierać i które byłyby tam po prostu sukcesywnie umieszczane. No, minęło kilka miesięcy tej skrzynki, prawda, na te materiały nie ma, więc ja tutaj wnioskuję, czy proszę o to, żeby w najbliższym czasie również taka skrzynka została u nas zamontowana. Tak, żeby radny mógł sobie przyjść o każdej porze, prawda, tutaj wtedy, kiedy urząd jest czynny i te materiały odebrać. Kto z państwa radnych jeszcze? Czy członek zarządu, pan Andrzej Woziński, coś powie na temat tej ulicy Tirów? Tak, odpowiem z tym, że może ja rozpocznę omawianie tego tematu, a pan dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, pan Jacek Kilman, ewentualnie uzupełni, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Ale może zacznę od odpowiedzi na drugie pytanie. Odpowiedź jest bardzo krótka. Ja na to pytanie odpowiadałem przed chwilą, kilka minut temu. Może dopowiem, bo to chodzi o ten właśnie przetarg. Z tym, że dopowiem, uszczegółowię, bo tam ta kwestia no, nieco odbiegała od szczegółów. I tak, przetarg drugi w ten poniedziałek będzie otwarcie ofert. I wtedy okaże się, jaka kwota będzie zaproponowana. Miejmy nadzieję, że to będzie kwota, którą już będziemy w stanie dysponować. I w ciągu 20 dni od momentu podpisania umowy z wykonawcą oznakowanie poziome w całym powiecie musi być wykonane.
w odniesieniu do ulicy Bartosza Głowackiego. No to jest sprawa bardzo skomplikowana, ale chciałbym panu radnemu przypomnieć, że o tym mówimy już od rzeczywiście 3 miesięcy i chciałbym również panu radnemu przypomnieć, że pismo składane do tej pory było na ręce pana starosty Kagankiewicza i na poprzedniej sesji już pan starosta między innymi wypowiedział takie zdanie. Pan starosta przyznał również, że nie posłuchał pana Mariusza Węgrzynowskiego i nie występował do kolei w sprawie transportu piasku. Rozmawiał natomiast z odbiorcami tego piasku i na dzień dzisiejszy nie mają oni możliwości i nie przewidują zmiany trybu dostarczania tego piachu. Głównie chodziło o hutę szkła Euroglas. Teraz tak, to co ja uważam, panie radny, na ten temat. Oczywiście, tak jak we wniosku pan mówił i pisał, że mieszka tam bardzo wiele osób, że samochody przeszkadzają w wypoczynku, że codziennie chodzą tam setki ludzi. Możesz oczywiście, ale tego typu stwierdzenia mogą padać w zasadzie co do większości naszych ulic w Tomaszowie. I teraz tak. Ja uważam, że my nie możemy realizować wniosków dotyczących potrzeb jednej grupy mieszkańców, które będą w jaskrawej sprzeczności z odczuciami i potrzebami innej grupy. Nie ma dobrego rozwiązania w tym przypadku. Oczywiście najłatwiej byłoby zakazać ruchu po wszystkich tych ulicach, w tym po tej ulicy, po ulicy Bartosza Głowackiego. Tylko pytanie, którędy ci dostawcy mają jeździć? To są też obywatele, to są osoby, które tworzą miejsca pracy. I proszę państwa, panie radny, tego typu podejście, ja uważam, byłoby wspaniałym sposobem na konfliktowanie poszczególnych grup osób czy poszczególnych wyborców w danych okręgach. Natomiast, więc ja osobiście nie uważam, że można zabronić jeżdżenia tych samochodów po wyremontowanej właśnie też również w tym celu tejże ulicy. Natomiast zgodnie z ustawą o drogach publicznych będziemy starali się. Uważam, że musimy to zrobić w możliwie szybkim tempie, aby zgodnie z tą ustawą, z ustawą o drogach publicznych, wymóc na dostawcach partycypację, przynajmniej partycypację w kosztach remontów i dostosowania poszczególnych odcinków dróg do takich właśnie potrzeb. Ale również, panie radny, proszę wziąć pod uwagę, że to jest bardzo skomplikowana operacja. Trzeba przeprowadzić wiele rozmów i ja tu podkreślam, ustawa mówi o dostosowaniu odcinków dróg do potrzeb przejazdów, pojazdów ponadnormatywnych i dotyczy to przewoźników. Przewoźników, a nie podmiotów produkujących materiały czy odbierających materiały, które są dowożone przez tych przewoźników. Wiadomo, przewoźników będzie bardzo wiele, więc będą to niewątpliwie skomplikowane rozmowy i najpierw ich wszystkich trzeba zlokalizować. Ale będziemy to robili. Może tyle na ten temat. Jeżeli jakieś szczegóły, to może dyrektor Zarządu Dróg, pan Jacek Ilman. Dziękuję bardzo. Pan radny Sławiński chciał zabrać głos. Bardzo proszę. Ja chciałbym ad vocem, panie starosto, a propos tej wypowiedzi ostatniej. Otóż wspomniał pan, że nie możemy skłócać ze sobą grup społecznych, grup wyborców na naszym terenie. Mnie się wydaje, że odkładając na później w zasadzie to, co powinno się zrobić, a myślę, że starostwo powinno przede wszystkim zapewnić zarówno przedsiębiorcom działającym na naszym terenie, jak i społeczeństwu powiatu tomaszowskiego
jakąś, jakieś współżycie na tym terenie, dlatego że zarówno przedsiębiorcy, jak i mieszkańcy oczywiście są od siebie uzależnieni. Mam jeszcze raz wobec tego prośbę, aby określić przedsiębiorcy Euroglasowi w tym momencie tę perspektywę czasową, aby rzeczywiście doprowadzić do wybudowania tej rampy kolejowej na terenie Huty, aby rzeczywiście odciążyć miasto od transportu samochodowego. Nie mówimy tutaj o tym, żeby nagle wprowadzać jakieś zakazy i praktycznie doprowadzić do tego, żeby sparaliżować przedsiębiorców, którzy dowożą piasek do Euroglasu, ale mówimy o tym, żeby jednak określić tę perspektywę czasową. Nie wiem, 2-3 lata, kiedy przedsiębiorca tą rampę wybuduje. No to jest to, o co cały czas prosimy. Czy pan Mariusz jeszcze w dalszym ciągu? Bardzo proszę. Tak, oczywiście chciałem się tutaj zgodzić z tą wypowiedzią radnego Grzegorza Sławińskiego. Myślę, że pan Andrzej tutaj Wodziński nie odpowiedział w pełni na pytanie. Pytanie było, jakie działania podjęliście panowie. Natomiast pan wyraził swoją opinię co do tego, jak być powinno. Tutaj wnioskowałem wraz z mieszkańcami tej części miasta o konkretne działania. I tutaj między innymi właśnie pan radny Grzegorz Sławiński pokazał jedno z takich rozwiązań. Więc precyzuję, czy te działania, panie Andrzeju, zostaną podjęte? Idące w tym kierunku, żeby przewóz z piasku odbywał się koleją. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej odpowie? No dopowiem, chociaż ja odpowiadałem na wstępie, cytując wypowiedź z zatwierdzonego dzisiaj protokołu poprzedniej sesji, wypowiedź pana starosty. Pan starosta nie posłuchał pana Węgrzynowskiego i nie występował do kolei w sprawie transportu piasku. Rozmawiał natomiast z odbiorcami tego piasku. Na dzień dzisiejszy nie mają możliwości, nie przewidują. Odnośnie perspektywy czasowej, oczywiście, tak. No to nie, ja uważam, że to jest tak oczywiste, że nie muszę o tym mówić, że w jakiejś perspektywie czasowej będziemy dalej prowadzili te rozmowy i być może tym razem posłuchamy pana radnego Sławińskiego, żeby wyznaczyć, o ile w ogóle jest to dopuszczalne, tym podmiotom jakiś termin. Ja bym chciał zapytać członka zarządu odpowiedzialnego za drogi. Chciałbym, żeby pan podsumował odnowę dróg, czyli położenie nakładek, na których, gdzie, ile się odbyło na piśmie. I drugą sprawę chciałbym zapytać, na jakim etapie mamy remonty dróg, harmonogram i kiedy będą remontowane drogi na gminie Rokicinie. Więc tak, co do szczegółów, tym razem poproszę pana dyrektora Kilmana. Natomiast harmonogram prac na drogach za chwilę wręczę panu przewodniczącemu. Tak, przygotowałem się, spodziewałem się takiego problemu. Z tym, że przed wypowiedzią pana dyrektora Kilmana chciałbym powiedzieć, że remonty dróg wykonywane są zarówno w Tomaszowie, jak i w poszczególnych gminach powiatu zgodnie z harmonogramem. Chciałem, panie dyrektorze, o ile dobrze ja pamiętam, to w gminach nowe nawierzchnie dróg, tak zwane nakładki, mają być wykonane do 15 czerwca i myślę, że na pewno ten termin nie zostanie przekroczony, a powiedziałbym, że to już zmierza ku końcowi. Bardzo proszę, panie dyrektorze, resztę. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o tak zwane nakładki na drogach powiatowych zamiejskich, to chcę powiedzieć, że w tej chwili mamy zaawansowanie robót w 90%, z czego roboty bitumiczne są praktycznie, dziś lub jutro będą prawie że zakończone, a w tym tygodniu na 100%. Natomiast pozostaną do wykonania prace wykończeniowe związane z odtworzeniem poboczy. Dotyczy to również gminy Rokiciny, gdzie zostały wykonane dwa odcinki w Łaznowskiej Woli i w Michałowie. Natomiast na terenie miasta mamy odnowy zakończone i odebrane na wszystkich ulicach, których dotyczyły te prace.
Co do remontów cząstkowych wykonywanych naszym sprzętem, to pracuje on bez przerwy i w tej chwili akurat wykonywane są między innymi prace na drodze Ujazd-Będków, gdzie mamy praktycznie 10 kilometrów, można powiedzieć, dziur i jeszcze chyba z tydzień tam potrwają te prace. Druga maszyna również pracuje na terenie dróg zamiejskich. W dniu dzisiejszym wykonywała na przykład roboty na drodze Żelechlina-Krawa Mazowiecka. Z uwagi na to, że w roku bieżącym tych uszkodzeń jest nieco mniej, myślimy, że w trakcie wakacji zostaną te prace w zasadzie zakończone. Także postęp prac idzie dosyć, no, można powiedzieć, że nieźle w tym roku. Dziękuję. Uzupełniając pytanie, kiedy na gminę Rokicznia? Na terenie gminy Rokiciny na początku czerwca. Z tego co pamiętam, na początku czerwca chyba. Pierwszy tydzień. Dziękuję bardzo. Pani Anna Król, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja mam prośbę do zarządu, ale tym razem zarządu powiatowego, nie zarządu dróg, bo zarząd dróg jest zawsze wykonawcą tego, co zarząd powiatu postanowi, między innymi. Mam taką prośbę, jak się pojawią oszczędności z przetargów, proszę wziąć, troszeczkę uszczuplić w budżecie i przelać te pieniążki na wykonanie, wyrównanie poboczy, ponieważ w tamtym roku zrobiliśmy odcinek między Łaznowem, znaczy chodzi mi o akurat o Praszki, Teodorów, i tam, znaczy się, droga jest niżej w stosunku do poboczy. I dwa tygodnie temu miał miejsce wypadek i była ofiara śmiertelna i w związku z tym bardzo proszę, żeby pojawiły się pieniądze i te pobocze zrobić. Dziękuję. Czy pana... Panie przewodniczący, tak, realizujemy w tym roku wniosek niwelacja poboczy i przy większości nakładkach wykonywanych w tym roku w gminach to utwardzenie poboczy następuje. W tym momencie, jak państwo poobserwują odcinki, które otrzymały nowe nakładki już, to większość z nich ma w tej chwili niwelację poboczy, natomiast nie ma jeszcze utwardzenia destruktem. Będzie utwardzenie destruktem, czyli pozyskanym z odzysku tak zwanym asfaltem, destrukt. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 12. Wnioski i oświadczenia radnych. Pan radny Wiesław Boroń. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeszcze wykorzystując, że komisja rewizyjna jest jakby w komplecie, chciałbym upewnić, że spotykamy się, tak jak żeśmy już wcześniej ustalili, jednak we wtorek o godzinie 14 i no tak proszę zarezerwować czas, bo tu państwo różne mają obowiązki, żeby do 15.30, żebyśmy mogli przegłosować wniosek o absolutorium, bo potem różne, znaczy osoby niektóre no mają, mając różne obowiązki, no po prostu muszą wyjść z komisji, żeby te obowiązki tam inne, ważniejsze, w jakimś zakresie się wywiązać. Dziękuję. Teraz wniosek. Proszę państwa, przechodzę do spraw, które nie mniej są ważne jak drogi, ponieważ aktywna rola powiatu, władz powiatowych powinna obejmować wszystkie zadania ustawowe. I chciałbym tutaj, żebyście się państwo pochylili nad młodzieżą, nad młodymi ludźmi, nie tylko w naszych szkołach ponadgimnazjalnych, ale również tymi, którzy kończyli szkoły ponadgimnazjalne i szczególnie młodzież wiejską, która no też wymaga jakiegoś zainteresowania, żeby ich poziom rozwoju się w jakiś sposób realizował. I dlatego proponuję taki projekt uchwały,
Rady Powiatu w sprawie misji zarządu powiatu na rzecz zorganizowania wyższego wykształcenia rolniczego na terenie powiatu tomaszewskiego. I tak, Rada Powiatu Tomaszewskiego, uznając aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży wiejskiej, wyraża przekonanie o pilnej potrzebie zorganizowania studiów rolniczych. W związku z tym Rada Powiatu upoważnia Zarząd Powiatu do wspólnych działań z Izbą Rolniczą i innymi agencjami i instytucjami, którym zależy na rozwoju wsi i dlatego, że te instytucje mają w większości zapisane w swych statutach zadania o podnoszeniu kwalifikacji osób zamieszkałych na terenach wiejskich. Należy więc wspólnie dążyć do tego, aby młodzież zainteresowana dalszym kształceniem w zakresie studiów rolniczych nie dojeżdżała w tym celu do odległych szkół wyższych w innych regionach Polski, by nie dojeżdżała do kosztownych, wyższych szkół prywatnych, a mogła tu na miejscu w dobrych państwowych uczelniach spełniać swoje edukacyjne i naukowe aspiracje. I uzasadniam to takimi sprawami. Główną przesłanką do zainicjowania tej ważnej misji przez Radę Powiatu jest wysoka dysproporcja w wykształceniu młodzieży wiejskiej w stosunku do młodzieży w mieście. Ten bezsporny fakt określany jest jako luka edukacyjna na polskiej wsi. Na podstawie badań Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk stwierdzono, że na wsi jest tylko 7,2% ludzi z wyższym wykształceniem, podczas gdy w miastach jest takich osób 19,3%. To bardzo duży rozdźwięk w jakości wykształcenia, wynikający przede wszystkim z trudności zdobycia wyższego wykształcenia przez młodzież wiejską. Zwłaszcza, że ich zamierzenia na rzecz kontynuowania nauki na wyższych studiach są porównywalne do zamierzeń młodzieży miejskiej, bowiem naukę chce kontynuować 85% młodzieży wiejskiej, podczas gdy młodzieży miejskiej około 91%. W związku z tymi danymi Rada Powiatu, dążąc do równoprawnego rozwoju naszych mieszkańców, uznaje za celowe zadbać o faktyczną poprawę statusu edukacyjnego młodzieży wiejskiej na terenie powiatu tomaszowskiego, tak, aby pracująca w sektorze rolniczym liczba młodzieży podejmującej w tym zakresie studia stale się zwiększała. Obecnie ze względu na szybki rozwój techniki komputerowej istnieje również szerszy dostęp młodzieży wiejskiej do internetowych połączeń i w związku z tym możliwości studiowania na odległość. Ponieważ większa część młodzieży wiejskiej chcących studiować na kierunku rolniczym już pracuje, a efektywne wykorzystanie warunków pogodowych i w związku z tym wykonywanie terminowych prac rolnych może kolidować z terminami zajęć na uczelni, istnieje również potrzeba zorganizowania studiowania w trybie zaocznym, jak i indywidualnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych? Pan radny Bogdan Kącki. Jeszcze jeden wniosek, bardziej prozaiczny, dotyczący dróg. W związku z tym, że usłyszeliśmy informację od pana dyrektora, że zakres remontów tej wiosny był nieco mniejszy i jak przypuszczam, dzięki temu mamy jeszcze jakieś wolne środki. Chciałbym zwrócić uwagę i zawnioskować o wykonanie pilnych remontów krawędzi jezdni na odcinku drogi Rzeczyca-Nowe Miasto. To też związane jest z brakiem tak naprawdę poboczy na tym odcinku drogi. Następuje bardzo, bardzo gwałtowna dewastacja jezdni i najpierw trzeba naprawić te krawędzie, a potem wykonać pobocza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 13. Sprawy różne. Pan radny Węgrzynowski, proszę bardzo. Panie przewodniczący, zwracam się do pana z taką sprawą, a mianowicie w zeszłym tygodniu, bodajże miało to miejsce we wtorek, zadzwoniłem do biura rady z prośbą o udostępnienie sali narad czy sali rodnego, tak jak to się nazywa. Prawda,
dla grupy radnych, którzy chcieliby się spotkać w sprawach samorządu, nie politycznych, nie żadnych innych, tylko w sprawach samorządu. I co ja usłyszałem od jednej z pań? Proszę podać ilość radnych, czyli ile osób będzie i dokładnie kto. Dokładnie kto. Dwa tygodnie wcześniej, kiedy zadzwoniłem i poprosiłem również o taką możliwość skorzystania z sali narad, nie było takiego problemu, nie było takich pytań. Ja tutaj nie mam pretensji do tej pani, bo ona wykonywała ściśle polecenia określonych osób. Moje pytanie jest następujące. Kto wydał takie polecenie, żeby dopytywać ze szczegółami, bo to się troszeczkę wiąże, czy może kojarzy bardziej z jakąś inwigilacją, pełna wiedza, dokładnie ilu radnych, prawda? I kto z imienia nazwiska? Kto zdecydował o podjęciu takiej decyzji i jakie są zasady korzystania z tej sali narad dla radnych? Dziękuję bardzo za pytanie. Bardzo proszę pana starostę o udzielenie odpowiedzi. Te pytania były związane z tym, że budynek nasz nie jest chroniony przez osoby fizyczne, tylko przez monitoring. I tylko odpowiednie osoby mają kody dostępu do zabezpieczenia poszczególnych pomieszczeń. Dlatego też, gdyby to było dzień wcześniej, wtedy mógłbym wyznaczyć pracownika, który pozostałby, odpowiedniego pracownika, który zna kody dostępu do... Każde piętro jest oddzielnie kodowane i każde wejście ma odpowiednie zabezpieczenie. Po wyjściu wszystkich pracowników z budynku, budynek jest chroniony całodobowo przez monitoring zewnętrzny. Dlatego też, jeżeli pracownicy idą do domu, no jest problem z pozostawieniem takiej osoby, która jest odpowiedzialna za te kody dostępu. Więc gdyby to było dzień wcześniej, to było w dniu, w którym pan sobie życzył to pomieszczenie, był problem, kogo pozostawić po pracy, żeby mógł udostępnić te pomieszczenia. Więc moja gorąca prośba, żeby to było co najmniej na dzień wcześniej, żeby na następny dzień można było merytorycznego pracownika. Jest tylko kilka osób w starostwie, które ma te kody dostępu i może z tego korzystać. Także prośba gorąca, co najmniej dzień wcześniej i wtedy nie będzie żadnego problemu. Panie przewodniczący, ja nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie. Dlaczego pojawiły się takie pytania? Ilu radnych i kto z radnych? To jest tutaj już stricte odpowiedź dotycząca samego użytkowania z danej sali. Myślę, że pytanie było proste. No, czy to będą nasi radni z naszego powiatu, czy spoza. Także, ale to tylko chodziło o to, ile osób, żeby można było powiedzieć sprzątaczkom, bo tu musiałem upoważnić sprzątaczki do tego, żeby one wiedziały, ile osób mają wpuścić do budynku i mniej więcej kto to będzie. No bo każdy, kto podejdzie do drzwi, te boczne drzwi są udostępnione do wchodzenia po godzinach pracy do budynku, naciśnie dzwonek i wejdzie. Dlatego ta informacja była nam potrzebna, dlatego że nie mogłem zostawić pracownika. Były tylko sprzątaczki. One nie znają wszystkich. Dlatego też było takie mało trudniej. Dlatego prośba, dzień wcześniej pracownik biura rady będzie obsługiwał takie spotkania i wtedy nie będzie problemu. I to była godzina 19:30 i to może też było jako to pytanie. Że bardzo dobrze się pan przewodniczący orientuje, to dobrze. Natomiast jeszcze była pierwsza część pytania. Wcześniej, dwa tygodnie wcześniej grupa radnych skorzystała z tego pokoju na rady, nie było żadnego problemu. Bo była to godzina wtedy, jak pamiętam, 17. A tu było 19:30. I w budynku już nikogo nie ma. No tutaj pan sprzątaczki. Oczywiście się pan myli, bo tutaj są panie, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o godzinę 17, to również jest po godzinach pracy urzędu. Ale wtorek jest dniem przedłużonym działalności do 17. Ale to teraz już po godzinach, są. Po godzinach pracy urzędu. Ale 19:30 jest to godzina późna, żeby ktoś sobie tu wchodził, no jaką są panie woźne? Panie radny, ale to pan owiał tajemnicą to spotkanie, bo pan no, nie powiedział pracownikowi. Pracownik nie wie, on odpowiada za pomieszczenie. Jeżeli będzie w tym czasie jakieś włamanie do innych pomieszczeń, no kto będzie za to odpowiadał? No dlatego też to pan owiał tajemnicą, to kto będzie na tym spotkaniu, ile osób. A pracownik po prostu merytorycznie tylko pytał o to, ile osób, żeby można było sprzątaczkom przekazać, żeby one wiedziały, kogo mają wpuścić i ile osób. No więc gdyby pan powiedział, to będzie liczba 5 czy 10 osób, wiedzielibyśmy, że te 10 osób wpuszczamy, resztę nie wpuszczamy. A w tej sytuacji, no to pan owiał tą tajemnicą, to spotkanie, także no pan wybaczy takie proste pytanie. Uważam, że sprawa, jak będzie potrzeba spotkania się o godzinie 18 czy nawet 19:30, będzie uzgodniona z gospodarzami tego budynku. Myślę, że nie będzie problemu.
Ja a rozumiem, tak z minuty na minutę, no to każdy ma też swoje wieczorne ustawienia. Ja rozumiem, ustawienia. Panie Przewodniczący, że potrzebna do tego jest jeszcze imienna lista radnych, tak? Ale jak wiem, to nie tylko byli radni nasi, tylko byli również ludzie z zewnątrz, więc dlatego mógł zapytać, ktoś uważa, nie widzę tu żadnego podtekstu. I przestępstwa? Nie. Pan radny Stanisław Karwas, proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja nie wiem, o czym my dyskutujemy w ogóle. Naprawdę. Są godziny urzędowania budynku starostwa, jakieś spotkania o godzinie 19. Niedługo będziemy o 22 się spotykać. No nie wiem, może i w nocy. Ktoś będzie tego pilnował, a nadgodziny dla tych pracowników, kto to będzie płacił? No, o tym się nie mówi. No może porozmawiajmy o tym. Dziękuję. Spotkania odbyły się bez udziału pracowników, panie radny. Ale budynek ma gospodarza, panie Mariuszu. No nie mogę ja do szkoły sobie wpuścić rodziców na godzinę 19, bo chcą się spotkać. Powiem państwu na zakończenie, że troszeczkę inne zwyczaje, prawda, panują w mieście i tam przez wiele lat radni korzystali i korzystają bez żadnych ograniczeń z sali narad i żaden prezydent, jak pamiętam, że tak powiem, nie zadawał takich szczegółowych pytań i nie robił z takiej sytuacji, prawda, czy nagłaśniał pewnych rzeczy. Nie doprowadzał do takich sytuacji. Panie to jest Mariuszu, coś nowego. Myśmy o niczym nie mówili głośno na ten temat. W starym budynku Urzędu Miasta nie ma tej elektroniki, którą ten budynek posiada. No. Dziękuję bardzo. Jeszcze nie kończymy, jeszcze nie. Proszę państwa, przypominam, że 21 czerwca odbędzie się sesja absolutoryjna i proszę o podanie terminów komisji swoich posiedzeń oceniających wykonanie budżetu, a komisję rewizyjną proszę o dotrzymanie ustawowego terminu przekazania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi stosownych dokumentów. Jednocześnie z uwagi na zbliżający się okres urlopowo-wakacyjny bardzo proszę radnych o dostosowanie swoich wyjazdów wakacyjnych do terminu lipcowej sesji, która była wcześniej zaplanowana, to jest na dzień 12 lipca. Godziny są do ustalenia. Natomiast od 21, gdyby miała być sesja 5, byłby tylko tydzień czasu na, bo tydzień mamy na podanie dokumentów radnym. W związku z tym zostanie 7 dni tylko między sesją a sesją. Tu uważam, że jest to, czyli na 12 lipca. Bardzo proszę państwa radnych o przygotowanie się do tej sesji. Pani Ewa Wędrowska, słucham. Panie przewodniczący, ja mam taką prośbę. Ja tę prośbę zgłaszam już od wielu lat i szczerze mówiąc, wszyscy uważają, że jest to niepotrzebne. Natomiast w momencie, kiedy przychodzą ferie zimowe albo przychodzą wakacje, to się wtedy robi problem. A dokładnie o co mi chodzi? O to, żeby na początku roku, kiedy rozpoczyna się nowy rok kalendarzowy i nowy rok pracy Rady Powiatu, żeby wyznaczyć terminy sesji i te terminy oficjalnie, żeby zostały podane wszystkim radnym. Bo, panie przewodniczący, w tym tygodniu, jak były komisje, pytaliśmy, kiedy będzie sesja w lipcu. No prawdopodobnie 5 lipca. Teraz ja nie mówię, pan przewodniczący tego nie mówił, więc to było takie nieoficjalne. Teraz słyszymy 12 lipca. Teraz jest tak, jednym radnym pasuje i mówią, o super, na początku lipca jest sesja. Nie, ale dlaczego na początku lipca? Przecież zawsze sesje są na koniec. Dlaczego nie może być na koniec lipca, tak? I myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest przygotowanie terminów na cały rok sesji, tak jak się robi to w innych samorządach. Natomiast jeżeli wynika jakiś problem, jakiś poważny problem, że naprawdę trzeba zrobić sesję wcześniej czy później, to wtedy robimy sesję nadzwyczajną, tak, krótką i sprawa jest załatwiona. Bo teraz znów wszyscy marudzą, a może nie 12 lipca, może lepiej 29, a może jeszcze kiedy indziej. No. I naprawdę ja bym prosiła pana przewodniczącego, bo to nie jest kwestia zarządu, tylko to jest kwestia Rady Powiatu, żeby taki terminarz przygotować i żeby on został podany na początku roku. Dobrze?
Dziękuję bardzo. Ja tylko odpowiem jednym zdaniem, że w planie Rady Powiatu jest terminarz całorocznych sesji, a o nadzwyczajnych, to jest nadzwyczajne, samo słowo mówi nadzwyczajnie. 12 lipiec jest dniem sesji lipcowej. Jest tylko przesunięcie ze względu 28 czerwca, przesunięcie na 21. To jest jedyne przesunięcie sesji. No według ale w tym momencie po jest co? Tak. Po co jest przesunięcie, skoro jest 28 wyznaczone? Jaki powód jest przesunięcia sesji z 28 na 21? Tak ustalił pan starosta z przewodniczącym Rady Powiatu. Ale proszę, nie. To nie jest odpowiedź, panie przewodniczący. Proszę mi podać merytoryczną przyczynę przesunięcia sesji z 28 czerwca na 21 czerwca. Ale czy coś się stało, wydarzyło, że jest 21? No nie ma żadnego znaczenia. Ja pana pytam o przyczynę, dlaczego pan przesunął sesję, skoro mówi pan, że w planie jest 28 czerwiec. Ale termin powołania, zwołania sesji powiatu, Rady Powiatu decyduje przewodniczący w uzgodnieniu ze starostą. I tak ale to zrobiłem. Panie przewodniczący, nie zrobiłem nic. Ale panie przewodniczący, radnym. Przed chwilą pan powiedział, skoro mówiłam o planie, że plan jest. Jest. Więc teraz proszę pana tylko o odpowiedź. Dlaczego sesja jest tydzień wcześniej? I to w uzgodnieniu jest z panem rzecz. Starostą podjąłem taką decyzję. Koniec. Ale no. Dlaczego? Nie ma tam w przepisach statutu, że mam uzasadnienie wydawać. Przepraszam bardzo, to jest ciało samorządowe i w takim momencie pan nie może odpowiadać. Przesunąłem, bo tak mi się zachciało. A pan w tej chwili tak mi odpowiada. Dobrze, przesunąłem, bo tak sobie ustaliłem ze starostą. No kurczę, no to nie jest odpowiedź. Jest to odpowiedź. Nie, to sesję nie jest odpowiedź. Zwołuje przewodniczący, więc ja to zrobiłem. I ustaliłem i zwołałem na 21. Najważniejsza jest panie dokument... Marku, może panu spokojnie. Się nie musi tłumaczyć. Ja bardzo proszę o spokój. W uzgodnieniu z panem przewodniczącym komisji rewizyjnej, bo pan Wiesław jest najbardziej zobowiązany datami. Nie może dzień wcześniej, dzień później zawieść. Wiesław z panem ustalił. Dobrze, Boże, dziękuję. Nie pan Wiesław ustalał, tylko ja ustaliłem z panem starostą. I w zależności, jakie dokumenty mają do Rio iść do Łodzi, tak jest to podtrzymane. I żeby był ten czas przerwy między 28, a nawet 12 lipca, to dlatego jest to 21, żeby była ta dłuższa przerwa. A żeby było wakacje dłuższe jeszcze, to 12 do 28 czy 9 sierpnia jest to spory okres czasu. Ta panorama jest długa urlopów. Jest problem zawsze. Godzina 11 zawczas, 12 źle, o 13 za późno, więc która godzina jest potrzebna? Panie Krzysztofie, no i musimy sobie to powiedzieć, no. I tak, i dziękuję panu za poparcie mnie. Czy są jeszcze w sprawach różnych punkty? A jeszcze o jednym punkcie. Proszę państwa, bardzo ładne zaproszenie, tylko bardzo daleko. Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, szanowni państwo, w bieżącym roku odbywają się 13 indywidualne Mistrzostwa Polski radnych i pracowników samorządowych w tenisie stołowym w dniach 16-17 czerwca 2012 roku w miejscowości Wiechlice, ulica Jesionowa, powiat Szprotawa. Chętnych proszę o kontakt z biurem rady do 5 czerwca. To takie zaproszenie. Kto się czuje mocno w tenisie stołowym, może spróbować swoich sił. Czy są sprawy? Nie ma. Zamykam obrady 21. sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.